Witam serdecznie. Zbliżają się wybory prezydenckie. Jak na razie PO i PiS nie ogłosiły, kto z ich grona będzie startował w wyborach. Kto ma szansę wygrać i zostać nowym prezydentem RP? PiS przymierza się i zapewne wskaże na profesora Przemysława Czarnka. A dlaczego tak uważam? Kandydat Przemysław Czarnek to osoba powszechnie znana. Na pewno nie mniej znana niż obecny prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski. Obie te postacie są wyraziste i charyzmatyczne. Obaj potrafią mówić do tłumu i przekonywać do swoich racji. Posiadają licznych zwolenników, a zarazem przeciwników. Co więcej, obaj panowie mają atrakcyjne żony. Żony z prezencją i potencją intelektualną. I o ile żona Rafała Trzaskowskiego, Małgorzata, jest bardziej znana, to żona Przemysława Czarnka, Katarzyna, też jest niczego sobie. Sami popatrzcie. Małgorzata Trzaskowska to absolwentka Akademii Ekonomicznej, a Katarzyna Czarnek to doktor biologii, specjalizująca się w dietetyce, dyrektor Instytutu Nauk Medycznych na KUL. Po tej zajawce nadszedł czas na kolejne pytanie. Czy Przemysław Czarnek to najtrudniejszy kandydat do walki o prezydenturę Polski z punktu widzenia Platformy Obywatelskiej i Rafała Trzaskowskiego? Jak uważacie? Ja uważam, że tak. Przemysława Czarnka trudno będzie pokonać w bezpośrednim pojedynku. A dlaczego? Ogólnie gość nie jest lubiany i ma duży elektorat negatywny, ale za to jest walczakiem. Potrafi realizować i wcielać w życie swoje ideały. Ideały prawicowe. Niektórzy mówią, że to taki polski Trump, bo zachowuje się bardzo podobnie. Zresztą jesteśmy przed wyborami w Ameryce. Kto tam wygra? Na razie nie wiemy, ale jeśli wygra Trump, to PiS postawi na kandydata Przemysława Czarnka. Zobaczycie. Społeczeństwo polskie jest podzielone tak samo jak społeczeństwo Ameryki. Tu i tu zdecydują pojedyncze głosy. Zresztą ważna jest demokracja i równowaga na scenie politycznej. Polski wyborca to rozumny wyborca. I tego się na razie trzymajmy.